and chest, trying to stay sober. Never wanted you to hold back too much. Love won't get you through, and I don't know what to do. Tripping over. Była w tej katedrze trzeci raz w życiu i trzeci raz zrobiła na mnie przeogromne wrażenie. Jest naprawdę przepiękna. Tutaj jak się wysiada z metra i wychodzi się na powierzchnię ziemi, spod ziemi, to wkracza się w taką bajkową, przepiękną, historyczną krainę. Wiedeń słynie nie tylko ze sznycli, ale również z kawiarni. Jest tutaj ich naprawdę bardzo dużo. W każdym zaułku, w każdej uliczce. Teraz idziemy odstać swojej do najsłynniejszej wiedeńskiej knajpy serwującej sznycle. Są dwie obok siebie. My idziemy do tej, która jest większy luz podobno. O mój Boże. Jak zamówicie tu sznycla, to taką porcję spokojnie można podzielić na dwie osoby. I dodatkowo sałatka. Najdroższy kotlet w moim dotychczasowym życiu, bo on kosztuje 20 €. Taka porcja. Cała prawda o sznyclu wiedeńskim. Trochę cienki w środku, a to jest cielęcy. We living in disguise, trying to shake it off. Time and time again, I broke through so many walls. And maybe everything. Praktycznie wszędzie w Wiedniu, do każdej destynacji dojedziecie, przynajmniej tych turystycznych, dojedziecie metrem. To jest fantastyczne. Tych linii tutaj jest chyba 6, może więcej, poprawcie mnie. I one się przecinają na niektórych stacjach, więc nie ma problemu z przesiadkami. Metro przyjeżdża co chwilę, nie ma stresu, że się spóźnicie, także to jest ekstra. I bilety na jeden przejazd normalny 2,40 głowy, 1,20 €. Tak oto wylądowaliśmy pod mostem. Jesteśmy nad samym Dunajem. Nie ma to jak połączyć dwie wycieczki w jedną i w ramach przerwy w zwiedzaniu Wiednia poczuć się jak dziecko. A jak jesteście tutaj z dziećmi, no to dla nich tutaj naprawdę jest prawdziwy raj. Ja jednak podziękowałam za tę atrakcję. Nie dołączyłam do pozostałych, bo byłam na tym raz w życiu, jakieś 8 lat temu, albo 9, i byłam w Wiedniu. I no, przeżycie było niesamowite, było to wyjście poza strefę komfortu, ale jednak to wyjście mnie bardzo dużo kosztowało. Zbyt hardkorowy dla osoby, która generalnie boi się wysokości i jeszcze parki rozrywki mają bardzo mało takim jak ja do zaoferowania, także... Moje największe wiedeńskie marzenie, wypić kawę w Cafe Central, ale jest taka kolejka, że tutaj towarzystwo mi się burzy, że nie chcą czekać, ale ja myślę, że warto. Przed nami Hofburg, czyli Muzeum Historii, a za chwilkę po prawej stronie będzie... Co będzie? Kościół Świętego Piotra. W każdym zakamarku, we wszystkich uliczkach, czuć tutaj historię. Jeżeli martwicie się, że wyjazd do Wiednia pozbawi was treningów, to jest tutaj bardzo dużo różnych schodów i można robić cardio, które doskonale działa na pośladki i uda, prawda? Tak, kolejny koń. I kolejny widok, który sprawia, że jedyny wyraz, jaki jestem w stanie powiedzieć, ma 3 litery i brzmi wow. Jest naprawdę pięknie. Street food w dobrym wiedeńskim wydaniu. Nie, ale my tam nie idziemy. Tylko chcę zająca nagrać. Kolejna wiedeńska kawa, tym razem jesteśmy w Ankarze. To jest taka sieciówka, piekarnie, cukiernie, coś takiego. Jest tutaj niedrogo. Kawa jest bardzo smaczna. Ciasta podobno też, ja jeszcze swojego nie spróbowałam. Także tutaj jak zamówicie kawę, przynajmniej wszystkie kawiarnie i miejsca, w których byliśmy, tak serwują do każdej kawy szklaneczkę wody, tak jak u nas pod espresso. Taka ciekawostka, smacznego dla mnie. Przyjechaliśmy do księżniczki Sisi w odwiedziny. ale pogoda trochę się zepsuła i jest dość zimno, więc spacerowanie po tych ogrodach nie należy do najprzyjemniejszych. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że jeżeli wybieracie się do Wiednia i nastawiacie się na zwiedzanie, to te ogrody najładniej wyglądają latem. Kiedy kwiaty tutaj kwitną, jest kolorowo, jest pięknie. Teraz jest dość smutno i szaro. Myślę, że ta brzydka pogoda potęguje te odczucia. W każdym razie zakładam okulary i czekam na słońce. Idziemy dalej zwiedzać. Jesteśmy w najstarszym zoo na świecie, tutaj przy pałacu Schönbrunn, i bilety, na pewno będziecie pytać o ceny. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 20 euro, a dla dziecka 10 euro, także w cenie sznycla wiedeńskiego macie bilet do zoo. Jeżeli wam się wydaje, że ja mam duże usta, to spójrzcie na te ryby. Ilekroć pojawią się komentarze na ten temat, będę was odsyłać do tego fragmentu filmu. Tutaj, słuchajcie, latają nietoperze i trzeba przejść przez to pomieszczenie, żeby dostać się do wyjścia. Takim pociągiem, który nazywa się CAT. Bilet kosztuje 12 euro dla jednej osoby w jedną stronę, a dzieci jadą za darmo. Także taka ciekawostka.